Witam wszystkich. Dzisiaj robię omlet, nie wiem, jajecznicę, jak to nazwać. W każdym bądź razie cebulka z dużą ilością boczku. Już mi się tu lekko przysmaża. Do tego duża ilość pieprzu grubo mielonego. Tak. I w tej chwili będziemy ubijać jajka z dużą ilością żółtego sera. Teraz tutaj parę garści wrzucimy. Gdzieś tak z 300 gram, tu było pół kilo, więc i zaczynamy ubijać jajeczka elegancko, żeby to dobrze się wymieszało, żeby to nie były plamy sera, tylko praktycznie zbite jajko z serem. To już sera, w zależności od tego, kto co lubi. Tu się cały czas smaży nam boczuś z cebulką. Też cebulki, żeby nie przypalić, chyba że ktoś lubi taką na brązowo, ale ja lubię zeszklić. O, tutaj 300 deko sera startego, żółtego, do tego jajko i wlewamy wszystko na patelnię. I teraz są dwie szkoły. Jeżeli ktoś lubi mieć omleta, czyli w całości, żeby go wzięło, zostawiamy tak, delikatnie możemy jeszcze póki wpuścić między cebulkę a boczek. O, widzicie, to jeszcze nadal będzie omlet, póki się nie ścięło. I przykrywamy, wtedy nam się zrobi fajny omlet. Ale jak ktoś lubi jajecznicę, no to wtedy wiadomo, mieszamy. Ja zobaczę, co z tego wyjdzie. W każdym razie na razie mocniej pomieszam, żeby na całej grubości tego omleta była ta nasza cebula i jajeczko i serek. I zostawiamy mniejszy, robimy płomień i zaraz to wszystko przykryje i wyjdzie super omlecik z boczkiem, z cebulką, no i z serem.